Cześć. Nie, 3-4, cześć. Dobra, 3-4. Cześć. Z tej strony ekipa Kursu na Wschód. Bartek. I Karolina. W dzisiejszym vlogu odpowiemy na kilka pytań, które dla nas przygotował serwis e-traveler, dla którego udzielimy teraz wywiadu. I pierwszym pytaniem jest... Vlogujemy przede wszystkim z wewnętrznej chęci podzielenia się z innymi naszymi przygodami i przeżyciami, które spotkały nas podczas podróży. Ponieważ po bardzo ekscytującym wyjeździe, jakim na przykład był nasz wyjazd do Tajlandii, ja wręcz nie mogłam się o tym nagadać i... I Karolina cały czas o tym mówiła. I próbowałam wszystkich zamęczyć opowieściami, więc na pewno łatwiej jest spisać je w formie artykułów i notek i umieścić na blogu. No i Karolinie to o wiele bardziej odpowiada, bo ma szersze grono słuchaczy i czytelników, nie tylko zamęcza swoją rodzinę, z czego ona też się cieszy, ta rodzina znaczy się. Dla mnie blogowanie wiąże się z tym, co mój wzór podróżnika, no Wojciech Cejrowski, jednej ze swoich książek napisał, że podróżnikiem możemy nazywać kogoś, kto po przebytej wyprawie przyjeżdża do domu i opowiada wszystko swoim bliskim, znajomym i dzieli się z nimi swoimi przeżyciami. Poza tym mamy nadzieję, że nasze opisy, nasze vlogi i filmy zachęcą niektórych do tego, żeby wstać z kanapy, spakować plecak i ruszyć gdzieś w świat. Może nasze zdjęcia, może nasze artykuły zachęcą, by odwiedzić na przykład Azję, o której ktoś mógł się nie spodziewać, że kiedyś się tam wybierze. Kolejne pytanie to... Na pewno warto, bo chociażby ze względów altruistycznych nasza podróż może się przydać innym. Naprawdę ja bardziej sobie cenię notki blogerów niż przewodniki, ponieważ u blogerów mam zapisaną przygodę, podróż, jakieś przeżycia, co jest świetną inspiracją dla mnie i po reportażu mogę stwierdzić jakimś przeczytanym, że chcę tam jechać. A ponadto jest to oczywiście nasze hobby i w czasie, w którym nie możemy podróżować, w którym musimy zostać na miejscu, ponieważ na przykład musimy pracować czy studiować, pomaga nam wrócić wspomnieniami do tych chwil. Każdy może sobie te swoje zdjęcia przeglądać, ale jeśli pokazujemy to innym ludziom, oni reagują, jest kompletnie inne życie tego, co zrobiliśmy. Trzecim pytaniem jest... Zdecydowanie więcej widzimy oczywiście pozytywów prowadzenia bloga podróżniczego. Możemy spisać i uporządkować swoje historie, przeżyć je na nowo. Przede wszystkim, podróżując wcześniej, bez blogowania, byłem na bakier z przygotowaniem się do podróży. Przewodniki szły w kąt, to były wyprawy spontaniczne, nieplanowane. Miało to swój urok oczywiście, no ale często bywa tak, że jedziemy w dalekie miejsce i możemy przez przypadek, przez swoją niewiedzę minąć się z czymś naprawdę pięknym, niespotykanym. Przy blogowaniu no już musimy się przygotować do tej wyprawy, wycieczki, żeby wiedzieć, co chcemy pokazać ludziom, co nagrać, co sfotografować, co opisać. Robimy to bardziej świadomie. Tak, żeby też dobrze interpretować to, co dzieje się wokół, jak ludzie się zachowują, czemu się tak zachowują w danym kraju. Przygotowując się do wyprawy, podróżujemy o wiele dłużej. To jest ważna rzecz. A jeśli chodzi o negatywy, to Karolina zacznie. Prowadzenie bloga podróżniczego, myślę, że w ogóle każdego bloga, czasem może wywoływać takie poczucie winy, kiedy z powodów jakichś prywatnych nie mamy zbyt w jakimś okresie czasu aż tyle, by przyłożyć się porządnie do pisania artykułów, obrabiania zdjęć, znajdowania ciekawostek. Odnosząc się już do blogowania w czasie podróży, dużo się dzieje rzeczy wokół, które nas od tego blogowania odciągają. Szczególnie w podróży, gdy jedziemy na przykład pół świata do miejsca, do którego trafimy raz w życiu i każda tam minuta jest bardzo cenna. Może się stać tak, że po pierwsze, nasze wakacje staną się naszą pracą i nie będziemy odpoczywać, ale będziemy gonić za tematem,
możemy zacząć gonić za kafejkami internetowymi, internetem mobilnym, żeby być cały czas online, nawet w czasie wakacji, bo musimy wrzucić materiał. I to są właściwie jedyne negatywy, bo tak to plusy zdecydowanie przesłaniają minusy. Następne pytanie to... Jak wcześniej omijałem robienie zdjęcia zabytków albo potraw, no bo nie było to dla mnie do końca interesujące, tak w tej chwili mamy sytuację taką, że jak wchodzimy do restauracji... Zamiast spokojnie zjeść posiłek, najpierw oboje celujemy z aparatami przez 10 minut wokół dania, a dopiero potem się do niego zabieramy. Niekiedy danie już jest zimne, bo cała sesja trochę trwa. No i w ogóle podróżujesz uważniej i jesteś bardziej nastawiona na... Na więcej rzeczy zwracam uwagę i większe ilości niepozornych miejsc czy jakichś scen detali, próbuję znaleźć. Znaleźć coś ciekawego do podzielenia się. Co owocuje nie tylko dla Was, czytelników, ale też głównie dla nas jest to wartościowe. Na pewno jest to pozytywne, że jesteśmy bardziej spostrzegawczy. Tak, o wiele więcej zyskujemy na podróże. A jak wiecie, podróże kształcą, no, drogie dzieci. Kończąc i podsumowując, chcielibyśmy wszystkich zachęcić do podróżowania. Mamy nadzieję, że nasz blog, że nie tylko ten wywiad, ale ogólnie nasz blog zachęci wszystkich do tego, żeby wstać z kanapy, spakować plecak i pojechać tam, gdzie nie spodziewalibyście się, że kiedykolwiek możecie się znaleźć. Tyle można powiedzieć, że się możemy pożegnać, podziękować. I podróżujcie. Tak. I prowadźcie własne blogi. Ale nie tylko podróżujcie. W życiu codziennym też podróżujcie. Tak w cudzysłowie, no. Możecie podróżować na przykład kulinarnie. Albo coś w ten deseń. No, bardzo ważne jest, żeby swoje życie wypełniać do ostatniej sekundy, żeby było naprawdę wartościowe i wypełnione porządnym contentem, jak to się mówi. Tak w języku informatycznym, czy jakimś tam, nieważne. Żegnamy? No co mam powiedzieć, żegnamy? No żegnam. Tak na pogrzebie. No nie, to... Pozdrawiamy. Pozdrawiamy i dziękujemy. Mów. Robi się zimno. No to powiedz. Możesz powiedzieć to jeszcze? Nie mogę. Bartek, przez to co mnie wkurzasz złośliwie? Nie wrzucisz tego. Wrzucę. Nie. No, aż się... Tak, to była taka wzruszająca chwila, że Karolina się popłakała. Dziękujemy wszystkim za te wzruszające pytania, które wyciskają łzy z Karoliny. Do zobaczenia. Odwiedzajcie kurs na wschód. Tak jest. Ha ha ha.